Z tej strony Kapelusznik. Pozdrawiam wspierających, a rozdział zaczynamy od tego, że Yamato chce rozpocząć podróż po całym Wato niczym Oden. I jest to element oczywiście historyjki okładkowej. Co też świadczy też o tym, że w najbliższym czasie no, zapewne nie dołączy także do załogi, skoro historyjka okładkowa z nią dopiero się zaczyna. A sam stricte chapter zaczniemy od marynarki, która się dziwi temu, co się dzieje wokoło, na temat tych czarnych piorunów i tak dalej. Mówią między sobą, że sytuacja im przypomina moment, kiedy to Saturn się transformował w tego swojego dziwnego pająka. W międzyczasie olbrzymy połączyły siły z pacyfistami przeciwko marynarce. Potem przechodzimy do pustego pokoju Gorosei, gdzie mamy kontynuację nagrania Vegapunka. Dowiadujemy się z niego, że do końca nagrania zostało już tylko 7 minut. Jednak reszta Gorosei przyniosła się na Eket, to nie byli święci rycerze, czyli teoria o tym, że oni są jakoś połączeni się sprawdzają. Luffy jest zdziwiony ich obecnością i mamy całą piątkę Gorosei na miejscu. I poznajemy jako tako ich owoce, chociaż Oda nie mówi tego wprost i nazywa ich planetami. Widzimy Gyukiego, czyli Saturna, Itsumade, czyli Mars, Hoki, czyli Merkury, Pakotsu, czyli Wenus i Sand Warm, czyli Jowisz. Nie wiem jak to przeczytać, to Warm. Chyba jakoś tak. I co? Wenus zaczyna ofensywę przeciwko pacyfistom, przecina ich na Hita mieczem, który swoją drogą jest czarny. Czyli należy do tej elity 13 najlepszych mieczy, prawdopodobnie. Używa też swoją drogą lodowych mocy. Marynarze cieszą się z faktu, że Wenus zaczął ścinać pacyfistów. Wiceadmirał Doberman mówi, że to jest ich szansa na zabicie Bonnie. Sanji jednocześnie zauważa, że Mars wzbił się w powietrze i zmierza w stronę Nami oraz Usopa, więc kontaktuje się z nimi i ich ostrzega przed nim. Mówi też, że połowa pacyfistów już została zdjęta. Następnie Mars się faktycznie przebija przez wewnętrzną barierę wyspy, a my wracamy do Luffy'ego, na którego ruszył Jowisz, robiąc podkop. W międzyczasie Usopp kontaktuje się z Jimbe i mówi, że Lilith oraz Brook już do nich przybyli i statek wspomnianych jest bezpieczny. A Ryboluć mówi, że Zoro i Lucci dalej walczą. Lucci wytrąca natomiast miecz Zoro z ręki i mówi, że źródło siły jego haki nie pochodzi od niego, czy coś takiego? Tylko sugeruje, że jego siła pochodzi od Enmy, coś takiego. Nie do końca rozumiem ten dialog. Zoro jednocześnie słyszy Sanjiego przez ślimakofon, że przez niego mają problemy. Zatem się wkurza, pochwytuje miecz, który Lucci mu wcześniej wytargał, unika jego ataku i pokonuje go w zasadzie jednym silniejszym ciosem. My wracamy do Gumiaka, Jowisz pożera Luffy'ego, ale ratują go przybywający Dogi i Brogi, co jest swoją drogą nawiązaniem do Little Garden. I panowie się cieszą ze swojego spotkania, gadają między sobą, że to jest bardzo nostalgiczne spotkanie i witają go jako dziecko słońca. Symbolikę owoców Gorosei przedstawimy sobie w spin-offie i chyba będzie przyspieszony spin-off. Tak myślę. A co do oceny rozdziału, to jego ocena to pierwszy raz od rozdziału 957 będzie 10 na 10 z wyróżnieniem. Jest to jeden z najlepszych rozdziałów historii One Piece'a, jeden z najbardziej przełomowych i warto go będzie zapamiętać. Idziemy dalej, Zoro bez trybu Króla Piekła pokonał Lucci'ego i owszem, Lucci może był zmęczony po walce z Luffy i Serafinami, ale nadal przegrał. Czyli Zoro przegonił rywala Gumiaka sprzed lat i może celować wyżej. No i temat ostatni to czy Dogi i Brogi przeżyją, bo widziałem teorię, że się poświęcą, żeby Luffy i Sanji mogli uciec. A mówię to w kontekście tego, że ludzie spekulują, że Luffy i Sanji oddzielą się od reszty załogi. Czyli reszta ucieknie, a oni na razie pozostaną na Egghead. I to jest ciekawe, bo faktycznie tak to trochę wygląda. Zatem dajcie znać, co o tym myślicie i na razie.